Zadanie dziewiąte z matury 2008 za 5 punktów. Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej, określonej takim wzorem, w przedziale obustronnie domkniętym od minus 2 do 2. Na początku przepiszmy wzór funkcji i kolejno w miejsce tych oto x-ów wstawmy najpierw lewy, a później prawy kraniec przedziału. Więc liczymy funkcję f od minus 2. Tutaj wstawiamy minus 2 i tutaj też minus 2. Widzisz? 2 przepisane, tutaj pojawia się minus 2 plus 1. A tutaj minus 2, minus 2. F od minus 2 równa się. Tutaj 2 razy minus 2 minus 4, minus 4 plus 1 minus 3 razy minus 4. F od minus 2 jest równe 12. Taki punkcik o współrzędnych minus 2, 12 możemy nanieść na układ współrzędnych. Tutaj odrobinę nam wychodzi ta dwunastka poza osie, ale to bez znaczenia. Teraz spróbujmy to samo zrobić dla prawego krańca, dla dwójki. Czyli teraz dwójkę wstawiamy do wzoru naszej funkcji. Czyli 2 razy 2 plus 1 i w drugim nawiasie 2 minus 2. Tutaj 4 plus 1 daje nam 5, a tutaj 2 minus 2 daje nam 0 i 0 razy cokolwiek daje nam 0. Z kolejnych obliczeń wyszedł nam punkcik 2, 0. I zaznaczamy również ten punkcik na układzie współrzędnych. W zadaniu mamy obliczyć najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej. Wiemy co prawda, że funkcja kwadratowa jest skierowana ramionami do góry, ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, ale trudno patrząc na taki wykres stwierdzić, czy ten oto punkcik przypadkiem nie jest na przykład wierzchołkiem takiej paraboli. No i właśnie, do pełni szczęścia potrzebujemy obliczyć wierzchołek paraboli. Więc na początku wymnożymy ten oto wzór naszej funkcji kwadratowej. 2x razy x, x kwadrat, 2x razy minus 2, minus 4x, 1 razy x, x, 1 razy minus 2, minus 2. Redukujemy x w środku, 2x kwadrat, minus 3x, minus 2. I teraz wyznaczymy współczynniki ABC, czyli są to współczynniki przy kolejnych potęgach x i obliczamy deltę, ponieważ przyda nam się do wyznaczenia wierzchołka paraboli. B kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu, minus 4 razy A i razy C. Minus 3 do kwadratu to 9, tutaj otrzymamy plus 16 razem 25. Szukamy współrzędnych P i Q, wierzchołka paraboli, czyli kolejne współrzędne mają następujące wzory. Minus B, minus minus 3, czyli za chwilę tu się pojawi plus 3, 2 razy A, 2 razy 2. Tutaj mamy 3 przez 4 i już mamy pierwszą współrzędną. Współrzędna Q, minus delta, minus 25 przez 4 razy A, A to 2, czyli 4 razy 2. Minus 25 ósmych, możemy wyciągnąć całości, minus 3 i 1 ósma. Zaznaczmy teraz nasz wierzchołek na układzie współrzędnych. Myślę, że już widać, jak narysować parabolę ograniczoną tym oto przedziałem od minus 2 do 2. Na pewno parabola będzie zaczynała się w tym punkcie, kończyła w tym, a przejdzie przez wierzchołek. O tak. I teraz już w zasadzie możemy przejść do udzielenia odpowiedzi. Szukamy najmniejszej, największej wartości funkcji. Najmniejsza jest tutaj, czyli jest to współrzędna y-kowa wierzchołka paraboli. Minus 3, 1 ósma. A największa wartość jest tutaj, czyli 12. Najmniejsza wartość funkcji to
minus 3 i 1 ósma, a największa wartość to 12.